koncerty, które ja realizowałem w Krakowie przez wiele lat pod nazwą Koncerty bez publiczności. Jak wysłałem taką informację, to zaczęli ludzie przychodzić, więc możliwe, że tutaj zabrakło tej informacji, że jest wykład bez publiczności. Wtedy wyszłoby więcej. Tak. Ale ja się akurat, ja tłumaczę, że ja się dobrze czuję w tej sytuacji, rozumie pani, więc dlatego... Chodzi o to, że nasi studenci ja nie mam tego problemu. Próby, bo są jakieś próby przed nagraniem płyty i to oczywiście nam ze wszystkim kolibuje. No, tak. Nie, proszę mi wierzyć, ja tu jestem z państwem od rana, także jestem po tej samej stronie, nie, naprawdę. Nie ma problemu żadnego. Nie, no właśnie odwołuję się do tytułu. Tytuł, który może być niezrozumiały dla osób, które nie są związane z historią polskiej muzyki elektroakustycznej, ale wydaje mi się, że ten skrót coś oddaje i dlatego był taki incydent, że myśmy ten tytuł mieli w dwóch wersjach, prawda? W skróconej wersji, w wersji rozbudowanej, więc ona teraz istnieje tutaj w tych dwóch wersjach. SME Krakowski SEPR i Studio Muzyki Elektronicznej i Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Proszę Państwa, to jest dość ważny związek między tymi dwoma ośrodkami. On jest, ten związek wynika z aktywności, z obecności w historii polskiej muzyki elektronicznej jednej osoby, a mianowicie osoby, którą nazywamy ojcem polskiej muzyki elektronicznej albo elektroakustycznej. Wymienność tych dwóch terminów do pewnego stopnia jest uzasadniona, a potem już trzeba wyjaśniać, jaki ma, czy rzeczywiście one oznaczają to samo. Jak kliknę dalej, no to no w tytule tutaj się pojawia słowo eksperymentalne, tutaj się pojawiają się dwa terminy, dlatego że studio krakowskie najpierw się nazywało Studio Muzyki Elektronicznej, potem zmieniło nazwę na Studio Muzyki Elektroakustycznej bez zmiany tych trzech liter, prawda? Także nastąpiła wygodna zmiana, tak naprawdę taka śladowa zmiana. No i wprowadzam ten najważniejszy element łączący te dwa ośrodki, a mianowicie osobę Józefa Patkowskiego, który na początku lat 70. spotkał się z Krzysztofem Pendereckim. Wylądowali razem na targach w Poznaniu. Tam nagle znaleźli się na ekspozycji firmy IMS, czyli Electronic Music Studio. Znakomita firma założona przez Petera Zinowiewa. Był jego przedstawiciel Dennis Taylor. No i przeliczyli stan funduszy i tak naprawdę możliwość pozyskania tak naprawdę tych funduszy z Ministerstwa Kultury w tamtych czasach. No i te pieniądze się znalazły. Powstało studio, które jest wtedy było jedynym ośrodkiem dydaktycznym i ta decyzja była szalenie ważna, dlatego że pomiędzy jednym ośrodkiem, a drugim związek był bardzo ścisły poprzez osobę zarówno inicjatora jednego ośrodka, jak i inicjatora, założyciela i wieloletniego kierownika drugiego ośrodka, ale te związki dotyczyły również innych elementów, o których za chwileczkę Państwu pokażecie. Ja tutaj w międzyczasie sobie klikam i wyskakują jakieś następne dwie osoby. Te osoby są szalenie ważne. O Krzysztofie Ślifińskim i jego roli Państwo już wiecie. Często myśmy te początki muzyki elektroakustycznej wiązali zarówno z osobą Józefa Patkowskiego, jak i Krzysztofa Ślifińskiego. Tak naprawdę, to niewiele pewnie Państwo wie, ale ostatnim kierownikiem studia eksperymentalnego Polskiego Radia był Krzysztof Ślifirski. W niektórych źródłach podajemy również Marka Zbyrzykowskiego jako osobę, która, to nie jest prawda, ale która poniekąd jeszcze przez jakiś czas utrzymywała istnienie studia eksperymentalnego w formie redakcji Polskiego Radia pod tą nazwą, prawda? Także ja tak naprawdę z Markiem Zbyrzykowskim to potem wyjaśniłem, jak to tak naprawdę było, ale dobrze jest zachować taką właśnie wersję, że jeszcze była próba utrzymania przy życiu tej firmy, prawda? Mimo że samo radio zrezygnowało już z dotacji i z utrzymania studia eksperymentalnego jako osobnej jednostki. A
walczyliśmy bardzo ostro. Były przecież pisma związku komisarzy polskich, które były podpisywane. Dokładnie. Jurek Kornowicz tam po prostu. Tak jest. No było mnóstwo, akcji z tamtego czasu. Nie, bo załatwiono sprawę bardzo ładnie. Wcale nie rozwiązano studia. Studio nie zostało rozwiązane. Studio zostało, znikło ze struktury przy restrukturyzacji. No, tak to załatwiono. No i teraz, jeżeli jeszcze przez chwilę ten wątek będziemy rozwijać, no to możemy się umówić, że ono nadal istnieje. Formalnie ono istnieje. Ale to jest troszeczkę tak jak nawiązuje do naszej wcześniejszej rozmowy, prawda? Jak również odchodzeniem osób, których dzieło jest na tyle mocne, że to dzieło w pewnym momencie przejmuje rolę ich samej aktywności, prawda? I ono się dalej utrzymuje. Ja jestem orędownikiem tej właśnie koncepcji, dlatego dla mnie studio w dalszym ciągu funkcjonuje, rezonuje w wielu innych późniejszych działaniach. Podaję Państwu tutaj grupę nazwisk, bo będę się starał rzeczywiście jak najbardziej zwarty sposób przekazać Państwu jak najwięcej informacji. I tak powiem Państwu, że od samego początku czułem się troszeczkę w kłopocie, co z tego nadmiaru informacji wyrzucić, co przefiltrować, co zostawić. Więc mógłbym właściwie ten wykład poprowadzić tak, jak czasami prowadzę wykłady z urządzeniem biofeedbacku na głowie i podaję bardzo dużą ilość informacji w bardzo szybkim tempie, powtarzając je wielokrotnie i potem sprawdzam, co zostało, prawda? I rozdaję na końcu ankiety i proszę zaznaczyć tak, nie, tak, nie, tak, nie. Więc tego dzisiaj jednak nie zrobię. Macie Państwo te rzeczy, które już wiadomo. Ja tutaj podaję taką liczbę, która dzieli początek istnienia polskiej muzyki elektroakustycznej w sformalizowanej formie w strukturach Polskiego Radia, czyli powstania studia eksperymentalnego, którego ja lubię te skróty SEPR, powstał w 1957 roku. Natomiast pierwsze studio dydaktyczne, którego główny cel to jest dydaktyka, to jest edukacja, powstało 16 lat później, w 1973 roku. Ponieważ tutaj padła data 1 listopada, to ja powiem, że zgodność czasu jesiennego jest taka sama. To też się wydarzyło w jesieni, w listopadzie. Z tym, że my nie utrzymujemy ścisłej daty, mówimy tylko listopad 1973 rok. 1 listopad też ważna data. No i teraz w największym uproszczeniu, i tutaj gdybym miał okazję zostać, to chętnie bym na ten temat właśnie porozmawiał, bo to, że ja piszę przy Polskim Radiu Eksperymentalne, przy Studium Muzyki Elektronicznej, a później Elektroakustycznej, te trzy terminy bynajmniej nie wynika z profilu, tylko z pewnego uproszczenia w nawiązaniu w dalszym ciągu do nazwy, którą, ale też do tej koncepcji, która wtedy w latach 50. była bardzo ważnym odejściem i próbą pokonania antagonizmu między dwoma formułami estetycznymi muzyki konkretnej i elektronicznej, później elektroakustycznej, jaką Francuzi nazwali. Więc ten termin eksperymentalny był bardzo wygodnym i był bardzo pojemnym i w tamtych czasach, w latach 50. bardzo dużo studiów pod taką nazwą powstawało. Czyli studio eksperymentalne było niejako najbardziej pojemne, dużo bardziej od terminu elektroakustyczne, prawda? No więc tutaj ja wprowadzam te trzy terminy, bo wtedy już na początku powstawania tego studia te terminy no troszeczkę się ze sobą próbowały ułożyć. I na początku studia się nazywało elektroniczne, potem się nazywało elektroakustyczne. No i nie zdążyliśmy, zostawiliśmy już ten dylemat, ten antagonizm z kolei terminologiczny na takim poziomie. Tutaj i tutaj to jest jakby nawiązanie, ale wielkie uproszczenie tego schematu, który moja poprzedniczka Państwu przedstawiła, ogromnej ilości różnych działań, którymi się studio zajmowało. Niemniej jednak po naszej stronie ta edukacja jest wytłuszczona, dlatego że to była główna struktura. Inaczej mówiąc, zamówień kompozytorskich jako takich, w takiej formie, jaka miała miejsce w studiu eksperymentalnym, w akademickim studio nie było. Środków, jeżeli były, to środki były przeznaczone tylko i wyłącznie na dydaktykę. Jeżeli powstawały utwory, to były utwory studentów kompozycji. Plus, co jest bardzo ważne i to Państwo zobaczycie, znajdziecie na stronie, plus zaproszeni goście. No więc tutaj, ale też nie odbywało się to w formie tej typowej formuły zamówienia kompozytorskiego, czyli umowy
podpisanej raczej pobytu krótszego lub dłuższego, który później, zaraz Państwo zobaczycie, wydłużył się wręcz do wielomiesięcznych pobytów stypendystów Fundacji Fulbrighta. Technologia, no więc właśnie tutaj tak te daty tutaj szybciutko podaję, co one nie są prawdziwe, bo już widzieliśmy na tym schemacie, że pierwszy syntezator Muga w studiu warszawskim się pojawił w 1968 roku. Ja robię takie pewien... Elementy. Sam syntezator, to ja pamiętam jak przyszedł, czyli to już była połowa lat 70. Czyli te umownie nazywamy, tak, rzucam tak. 70 lata, prawda? I cyfrowe studia się tak naprawdę zaczynają funkcjonować, działać w latach 90. Też jakieś zręby się pojawiają. Tak naprawdę to w studio krakowskim była taka koncepcja wręcz przejęcia bardzo starego komputera ZAM. I inżynier Edward Kulka, który się tam pojawił, wierzył w to, że mu się uda stworzyć studio komputerowe na bazie już nieużywanego, na bazie tranzystorów germanowych. I to była w ogóle taka cudowna wizja, cała piwnica w starym budynku została do tego przeznaczona. Cztery pomieszczenia, to nigdy nie działało, ale myśmy w to wierzyli, prawda? Także chodziliśmy tam cały czas, zapraszaliśmy gości, wszyscy, którzy przychodzili, to myśmy pokazywali. To jest właśnie nasze studio komputerowe. Naprawdę macie, oczywiście. No i tyle. No, nigdy ani jeden dźwięk nie powstał z wyjątkiem szumów z wentylatora, który się czasami się udało uruchomić wentylatory, rozumiecie Państwo? Proszę? Bardzo ciekawy. Powiem tak, jest troszeczkę nagrań z tych dźwięków wydawanych przez te urządzenia, także one posłużyły do innych celów, do takich zrębów noise artu. No i teraz tutaj jest to, co już wiemy, typowym schematem działania w studiu eksperymentalnym był duet kompozytor-realizator, natomiast w studio krakowskim od samego początku przyjęliśmy wariant troszeczkę inny, ale on wynikał właśnie z formuły do edukacji, czyli przyjmowaliśmy do studia w formie obowiązkowych zajęć dla studentów kompozycji, później również dla pozostałych kierunków. I w tej chwili zajęcia, które się odbywają w naszym studiu, dotyczą wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków, ale również osób z zewnątrz. No, przyjęliśmy taką formułę, że jak najszybciej doprowadzamy młodego kompozytora do samodzielności, do indywidualnej pracy. To była jakby no, modus vivendi naprawdę krakowskiego studia już od lat 70. No i myśmy w to wszyscy uwierzyli. Powstała spora ilość utworów, które przyjmowały taką formułę i przyjmowały również różne wersje w związku z tym solistycznym traktowaniem materiału dźwiękowego. Następny element, który się poniekąd wiąże z tą dwoistością i solowym traktowaniem studia jako instrumentu muzycznego, to jest materia, którą ja tutaj znowu upraszczam do taśmy, ale to odnoszę bardziej do tych liczb, które są na samym górze, czyli ten początek. Początek lata 50., lata 60., to w większości, zdecydowanej większości, proszę zauważyć, że utwór, który słuchaliśmy Andrzeja Dobrowolskiego, Muzyka na taśmę magnetofonową i obój solo, ciekawa dyskusja na temat tej solistycznego instrumentu wobec taśmy, która już nie jest solem, czyli właściwie nie wiadomo czym jest, prawda, w tym wypadku, no jest z 65 roku. I teraz popraw mnie, Basiu, jeżeli powiem, że prawdopodobnie jest to pierwszy utwór na instrument z elektroniką. Live Electronic, pierwszy przykład w polskiej muzyce. Tak. A czy były wcześniej przykłady, pewnie światowe były? No więc właśnie, no więc tutaj jest tak, że po prawej stronie... 59 rok, tak. Właśnie początek Live Electronic. Pierwszy utwór de facto. No a tutaj w przypadku studia krakowskiego właściwie od samego początku jesteśmy zainteresowani tymi dwoma instrumentami. Instrumentem akustycznym plus elektronika i na takiej strukturze pracujemy od samego początku. Więc to, co się pojawia w studio eksperymentalnym, jest dla nas punktem szalenie ważnym. I to nam przywozi, co tydzień nam przywoził profesor Patkowski w formie eksperymentów i w formie różnych koncepcji estetycznych, technologicznych, strukturalnych, również dotyczących samej pracy w studio. To bardzo ważne, bo to się odnosi do tego, co moja poprzedniczka mówiła. To jest, proszę Państwa, widok studia z lat 70. Studio mieściło się w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, bo tak się wtedy nazywała ta uczelnia, przy Bohaterów Stalingradu 3, obecnie Staroświecka.
To też ważne, zmieniło się nie tylko budynek, ale w międzyczasie zmienił się też adres, pod którym to studio się znajduje. No i to, co Państwo widzicie tutaj na pierwszym planie, to są dwa syntezatory właśnie firmy IMS, czyli które stanowiły serce tego studia, studia analogowego firmy IMS z Londynu. Macie Państwo również w głębi, po lewej stronie, ten czarny, takie urządzenie, to jest słynny QEG. Urządzenie, które QEG to jest mikser kwadrofoniczny i tutaj bardzo ważna informacja, bo tutaj o przestrzeni bardzo dużo mówimy. Studio krakowskie od 1975 roku jest studiem czterokanałowym, jest studiem kwadrofonicznym, czyli ten taki podstawowy system surround jest właśnie tam dla nas podstawowym i praca w studio odbywa się za pomocą dwóch czterośladowych magnetofonów TIAC. Po lewej stronie jest TIAC, po prawej stronie jest Tascam. To z tej samej rodziny japońskiej firmy. I praca polegała na tym, że przygotowywaliśmy materiały na poszczególnych czterech ścieżkach, po czym te cztery ścieżki podłączone były do miksera kwadrofonicznego wyposażonego w cztery joysticki i zgrywaliśmy ten materiał. Wcześniej tak naprawdę tych czterech ścieżek było więcej, ale mówię o tym ostatnim procesie, nagrywając ruch dźwięku w przestrzeni czterokołonowej na drugi magnetofon czterośladowy. Tak się odbywała praca i tutaj Państwo widzicie to tam na tym dalszym stole. To jest podstawowy zestaw dwóch czterośladów. Pomiędzy nimi leży magnetofon nagra, czyli profesjonalny magnetofon reporterski, który u nas był używany nie do reportażu, ale do tworzenia, do nagrywania, do rejestrowania materiałów wyjściowych i często również do tworzenia tej wersji ostatecznej stereofonicznej. Wersji utworu. Nie będę opisywał Państwu wszystkich poszczególnych urządzeń. Tak wyglądało studio w latach 70. No i teraz w największym uproszczeniu próbuję Państwu pokazać, co poza edukacją było bardzo istotne. To są koncerty. Jak słychać, dźwięk mamy. I to, co Państwo słyszycie w tej chwili. Nawet mogę ściszyć, także jest pełny sukces. To jest, słuchajcie Państwo, pierwszego utworu powstałego w krakowskim studio. 1975 rok. Pokazuję Państwu kompozytora. Trochę późniejsze zdjęcie, ale to nie jest tak bardzo istotne. Widzicie Państwo typowe brzmienia uzyskiwane z ring modulatora, czyli modulatora kołowego albo pierścieniowego. Tak naprawdę wszystkie dźwięki pochodzą z saksofonu Sonny Rollinsa. To jest fragment jego improwizacji, jego gotowego utworu jazzowego, który jest poddawany bardzo dalekim przetworzeniom właśnie przez urządzenie o nazwie ring modulator. Jeden z podstawowych metod przetwarzania materiałów w studio klasycznym, tak zwanym studio klasycznym. Już w mniejszym stopniu studio analogowe. Niemniej jednak Józef Rychlik zdecydował się właśnie użyć to urządzenie do tych celów. Miałem nadzieję, że to jest inny fragment utworu, gdzie posłuchamy czystego dźwięku saksofonu, bo jest taki fragment. Ale pokazuję Państwu całą serię zdjęć. Środkowe zdjęcie to Magda, wtedy Rostek, obok niej Bogdan Długosz, w tej chwili Magda Rostek, nazywa się Magdalena Długosz, małżeństwo. Po prawej stronie macie Państwo inżyniera Edwarda Kulkę, który się już pojawił na samym początku. Tutaj Edward Kulka pracuje z Magdą. Tutaj jest fragment koncertu, też Magda w środku. Na tym zdjęciu mamy Annę Zawadzką, bardzo mocno związaną z naszym studiem. Mamy saksofon Sonny Rollinsa, doczekaliśmy się. Tu Basia Zawadzka z kolei. Mamy dwie kompozytorki w Krakowie o takim samym nazwisku. Anna Zawadzka Gołosz, a tu jest Barbara Zawadzka. Tak jest, no pojawiły się tam na tej liście pierwotnej, którą widzieliśmy.
Tutaj jestem ja, to jeżeli Państwo mielibyście wątpliwość, kto jest tutaj na tym dolnym zdjęciu w środku, to jest Marek Chołoniewski z Barbarą Zawadzką. Nie, ja, zresztą tutaj w tym, na tym zdjęciu to też jestem ja na pierwszym planie w białej koszuli. Żeby nie było wątpliwości. Sam się musiałem przez moment zastanowić, czy to aby na pewno. W pierwszej chwili nawet nie zauważyłem, więc wszystko się zgadza. No i na końcu tutaj z osób znanych, tu jest Krzysztof Schweiger, Maria Szpineter, nieżyjący już Zbyszek Indyk i znowu Chołoniewski. Także takie zdjęcia udało mi się znaleźć z tamtych czasów. Jak Państwo widzicie, kolorowe zdjęcia w większości to są już z późniejszych czasów, to łatwo się domyślić, jak czarno-białe są z tamtego czasu. Jedziemy dalej. No i właśnie, i 1989 rok to bardzo ważna data, dlatego że no, wynikająca z mojej podróży do Stanów w 1987 roku studio analogowe powoli podupadało, miało dość poważne problemy techniczne, magnetofony wielośladowe przestawały działać, a my wszyscy marzyliśmy o tym, żeby mieć studio komputerowe. W piwnicy ono niby było, ale było tylko dla zwiedzających, prawda? Atrakcją dla nas taką sobie. No i postanowiliśmy jednak jakoś pokonać ten poważny problem w tamtych czasach, między innymi braku środków. I udało nam się namówić, to był wynik mojej podróży do Kalifornii, do Stanford University, tam pracował Ira Mowitz. I tak w ciągu tych dwóch lat umawialiśmy się i w końcu się udało wystartować pobyty, rezydencje znanych kompozytorów, którzy przyjeżdżali nie tylko z zasobem swojej wiedzy i ogromnych doświadczeń, bo każda z tych osób, które Państwo widzicie na ekranie, to znane osoby, ale również, i to się udało najpierw Airze Mowicowi, a przede wszystkim Richardowi Bunażerowi, przyjechali ze sprzętem. Aira Mowicz przywiózł Macintosha Plus, przywiózł jeden keyboard, jedną klawiaturę Yamaha DX11, no i w ten sposób zaczęliśmy swoją działalność jako studio cyfrowe. No i teraz jest bardzo ważna informacja, której nie ma tutaj w tej prezentacji, bo pytanie może być, a co się stało ze studiem analogowym? Tutaj jest z nami Mirosław Trofymuk, znakomity też artysta, muzyk z Ukrainy, który ze mną jechał samochodem z Krakowa. Jest w tej chwili na pobycie stażowym w ramach programu Gaudę Polonia w Krakowie na Wydziale Intermediów. No i ten sprzęt został przekazany do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a tak naprawdę do Katedry Wychowania Muzycznego w Rzeszowie w tamtych czasach. Ja nie wiem, czy państwo bliskie jest nazwisko profesora Janusza Zateja, twórcę tej katedry. I był taki moment, gdzie postanowiliśmy uruchomić właśnie niewielkie studio tutaj. I to studio analogowe funkcjonowało przez parę lat w Rzeszowie. Nie będę mówił teraz szczegółów, jak się odbyła pewna zmiana koncepcji tej katedry wychowania muzycznego. Niemniej jednak zawisła nagle groźba, że to nasze studio analogowe w Rzeszowie zostanie rozwiązane i udało się całą tą aparaturę, która z Krakowa przejechała do Rzeszowa, udało się sprzedać do prywatnego studia i ono istnieje, proszę Państwa, w Rogalowie, jest u Wojcka. Wojciech Czern, czyli Wojcek w swoim Cosmic Studio, w którym również jest wytwórnia płytowa płyt winylowych Obuch Records, no, znakomicie znajmuje się tym... Nie, to jest pasjonat, audiofil, pasjonat sprzętu analogowego. Zrobiliście znakomitą rzecz. Tak, wykonaliśmy taki manewr, w tamtych czasach, zwłaszcza na przełomie lat 80., 90., to była właściwie taka mistrzowska robota, żeby ten sprzęt nagle zabezpieczyć, zachować. No więc tutaj pokazuję Państwu te cztery osoby, powinno być ich pięć. Nie znalazłem dobrego zdjęcia Rodneya Oaksa. Na początku macie Państwo Aira Mowitza, potem jest bardzo nietypowe zdjęcie Richarda Bulangera. Bardzo mi się podoba. Tak. Cindy McTee, jedyna kobieta w tym gronie, i w końcu Mark Poliszuk na samym końcu, który zresztą niedawno był na festiwalu Abiart w Krakowie. Znakomicie się czuje, znakomicie sobie radzi. No i tutaj mam, proszę Państwa, materiał, który... Właśnie ja teraz jadąc z Mirosławem odkryłem, że
że nieprawdziwa jest ta data, więc pozwólcie Państwo, że ja sobie tutaj wejdę na chwileczkę na tą i zmienię, że to nie jest 2000, tylko 1999, tak. Dobra, jedziemy dalej. To jest jakby króciutki film jeszcze trochę z tamtych czasów, przed rokiem 2000, czyli to jest ostatni rok działalności studia w Akademii Muzycznej przy ulicy wtedy już Starowiśnej, czyli Bohaterów Stalingradu. No i tu są urządzenia, tu jest znakomity saksofonista Kierno i Ringer. Takim też niezwykłym utworem, w którym dźwięki saksofonu, czy dźwięki akustyczne grane na żywo, wyzwalają różne struktury z komputera. No i to jest jedna z ja tutaj wybrałem tylko króciutki fragment, to jest jedna z koncepcji, które myśmy już od tamtych czasów, a właściwie od końca lat 80. się poświęcali, a mianowicie interakcji, tworzeniu systemów interaktywnych. I tu jest jeden z tych takich utworów właśnie stworzony przez Kierana Ringera, z nami związanego przez parę lat. Przez parę lat mieszkał w Polsce. Jak George Bush został prezydentem, to on zaczął wykonywać bardzo ostre akcje polityczne. Powiedział, że nigdy nie wróci do swojej ojczyzny, jak długo ten pan będzie prezydentem. No i jak Państwo wiecie, już nie jest prezydentem, także on w tej chwili jest z powrotem w Ameryce, on siebie wrócił. Natomiast przez jakiś czas mieszkał jeszcze w Hadze. Znakomity uczeń Evana Parkera z Londynu występował właśnie na kilku... A, to ciekawe. No tak, to 2005 rok. Tutaj macie Państwo jedno z ostatnich zdjęć Józefa Patkowskiego. Odszedł od nas w październiku 2005 roku. To są... Kto rozpozna, czyli to jest cień? Magda. Dobrze, Magda Długosz. Nawet cień jest rozpoznawalny, bardzo dobrze. Tu jest mój cień, tak. Tutaj rozmawiam z Renatą Guzik po wykonaniu jakiegoś utworu. To są zdjęcia, które udało nam się znaleźć. Na dole Józio Rychlik, od tyłu, też zagadka. Od tyłu zdjęcia, od tyłu. Józio Rychlik, Ewa Guziołek i Ania Zawadzka. Tak jest. No i teraz proszę Państwa, to co Państwo widzicie tutaj na tym ostatnim zdjęciu, to jest dzwon swobód kompozytorskich, które przywiózł z Warszawy do Krakowa w 2005 roku Krzysztof Szlifirski. Tam się pojawiła data 2004. Tak naprawdę ta data zamknięcia tego studia nadal jest rozmyta, nie jest jasna. Wiem, że ten, tak, wiem, że ten przedmiot, który u nas wisi w krakowskim studio, ma takie znaczenie, ma wymiar symboliczny. Został wtedy, w tym krytycznym momencie, w tej chwili z perspektywy czasu, możemy oczywiście na to troszkę inaczej patrzeć. A no widzisz. Też takie zdjęcie, no właśnie. No i teraz w największym skrócie od 2000, dlaczego ten 2000 rok? Dlatego, że w 2000 roku Akademia Muzyczna zmieniła adres. Przeniosła się z Bohaterów Stalingradu w Starowiślnej na ulicę Świętego Tomasza i od tamtego czasu ma swój własny budynek. No i tutaj i tak się też składa, że profesor w tamtym czasie, w 2000 roku, profesor Patkowski przechodzi na emeryturę, przekazuje mi pałeczkę, ja zostaję kierownikiem studia krakowskiego. No i tutaj teraz piszę, co się działo od tamtego czasu. Jedną z takich pierwszych inicjatyw to jest powołanie studia multimediów wewnątrz struktury studia muzyki elektroakustycznej. W 2008 roku powstaje koncepcja orkiestry elektronowej, wpisuje tę Gaudę Polonia, dlatego że ona jest związana bardzo mocno z zapraszaniem coraz większej ilości rezydentów ze wschodu, ale nie tylko z Ukrainy, bo również z Białorusi, również z Kazachstanu. Ja nawet w tej chwili Narodowemu Centrum Kultury tłumaczę, że Haiti ma też bardzo mocne związki z Polską, Peru i możliwe, że to się uda doprowadzić do tego, żeby ten program rezydencyjny dotyczył całego świata. Tutaj jest bardzo ważna inicjatywa. W 2012 roku powstaje tak kolektyw artystyczno-naukowo-badawczy. Jak Państwo widzicie, spotyka się co środę, także dzisiaj mamy spotkanie o godzinie 20, mimo że jeszcze wcześniej mam wykład o 14:30, także na który na pewno dojadę. Koncerty od tamtego czasu odbywają się już co miesiąc regularnie, 13. W
Wtedy się odbywały co miesiąc 26. W zeszłym roku zmieniłem datę na 13. Ma to też inny wymiar symboliczny. Między innymi, żeby to nie miało wymiaru politycznego, to opowiem, że inną swoją działalność koncertową w latach 70., czyli Muzykę Centrum, organizowałem również w podobny sposób. Co miesiąc 13 odbywały się koncerty, więc wracam do tej tradycji. No i teraz też bardzo ważna działalność. Od 2012 roku regularnie co roku organizujemy konferencje, takie jak ta tutaj. Tutaj macie Państwo tytuły, czyli konferencja w roku Cage'a nazywała się po prostu Cage. Konferencja następna dotyczyła zjawisk rezonansu, ale bynajmniej nie tylko akustycznego, ale kulturowego rezonansu pamięci. Bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Rok później zajmowaliśmy się przestrzenią alternatywną pod nazwą Nisza. Koncerty odbywały się w przestrzeniach niewidocznych. To wystarczy wejść na stronę studia, żeby zobaczyć, co się wtedy wydarzało. Potem był Biosound, czyli konferencja neurosensoryczna. Poprzedni rok audiokineza, w tym roku będziemy zajmować się zjawiskiem imersji. Wszystkie te konferencje odbywały się w pierwszej połowie października. To jest taki dobry termin. Studenci jeszcze nie uczęszczają na zajęcia, właściwie powinni już być, prawda? Ja zauważyłem, że to jest, najlepiej jest wtedy tak się umówić, właściwie nie wchodzimy w konflikt z żadnymi zajęciami tak naprawdę jeszcze. No i dlatego jest początek października. Od zeszłego roku, a właściwie od 2015 roku, w marcu będą już 2 lata, organizujemy regularnie, nie tylko w ramach spotkań grup labu, ale również innych spotkań, sesje muzyki improwizowanej, przesyconej bardzo mocno elektroniką, ale łączymy wszystko z wszystkim. No i na przykład dzisiaj będzie playrek 71 w ramach grup labu o godzinie 20. To się odbywa regularnie. Tutaj mam nawet płytę wydaną z tej serii. Tu jest pierwszych 49. Moi studenci chcieli, żeby było 50, ja powiedziałem, nie, 49. Jest ciekawa liczba. Od 50 w górę wydamy następną serię. Następna rzecz to jest inicjatywa Magdy Długosz. Powstaje, proszę Państwa, konkurs, już został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku, konkurs imienia Józefa Patkowskiego. Konkurs to jest koncepcja Magdy, dość bardzo specyficzna. Konkurs cyfrowej muzyki konkretnej na bazie dźwięków perkusyjnych. Warto, zaraz Państwu pokażę wszystkie linki, które ten link tak naprawdę jest tutaj. No możemy nacisnąć od razu, przejść na stronę studia. No, Euroram działa dobrze. Także tutaj macie Państwo stronę, która jest może nie taka bardzo atrakcyjna, ale ponieważ została stworzona przez jednego z naszych studentów, no więc ją utrzymujemy. Na tej stronie macie Państwo wszystko, czyli to wszystko, o czym powiedziałem, czyli wszystkie konferencje na przykład są tutaj. Tu jest również konferencja dotycząca twórczości, działalności Bogusława Szafera. Też niedawno, ostatnio w listopadzie, wreszcie udało mi się opublikować. Jest u nas dostępna w wydawnictwie, nazywa się Możliwości Muzyki. To była konferencja, którą ja współtworzyłem w 2009 roku, ale potem jakoś ciągle nie mogliśmy jej wydać, ale w końcu się udało. Także ta publikacja również jest. Tu jest zakładka Group Lab, tu są wykłady, tu jest po angielsku. Tu jest, proszę Państwa, historia, o której już Państwo wiecie z mojego krótkiego 12.47, jest okej, o 13 godzinie mam wyjechać. No i zapraszam Państwa na zakładkę koncerty, bo tutaj w tej zakładce to wszystko, co jest niebieskie, to są nagrania. To są nagrania audio, to są nagrania wideo. Macie Państwo, na razie jestem w roku 2016, jedziemy w dół. Także jeżeli Państwo sobie kiedyś zarezerwujecie troszeczkę więcej czasu, to zapraszam tutaj na stronę, bo wszystko jest regularnie rejestrowane. Ja nawet fragment Twojego wykładu streamowałem na żywo i możemy nawet sprawdzić, czy on przypadkiem nie jest na stronie w tej chwili. Ja swojego świadomie nie, ale jeżeli poczekamy chwilę, naciniemy, to nie wiadomo, czy się od razu pojawi. Możliwe, że najpierw się pojawią reklamy, ale 8 minut 59 sekund jest tutaj. Także wchodzicie Państwo na stronę smeamuskrakow.pl i na tej stronie macie Państwo bardzo dużo informacji. Za chwileczkę się pewnie otworzy. Są też płyty, te dwie płyty, które tutaj są na stronie, mam je w rękach, ale ukazała się też bardzo ciekawa płyta, a mianowicie najwcześniejszych utworów studenckich, nas jako studentów z początku lat 70. To jest mniej więcej ten sam czas, co Muzinel Józia Rychlika. Te utwory możecie Państwo posłuchać, czyli jak naciśniemy na Muzinel, to powinniśmy odsłuchać ze strony.
Jak nie, to się też nic nie stanie. O, leci, prawda? Także tego tonu Rollinsa gdzieś tutaj można pewnie złapać. No coś, tutaj polecam Państwu tą stronę, bo dlatego że na tej stronie mamy raz, że bardzo bogatą dokumentację działań studia. Ta dokumentacja szczegółowa jest od 2005 roku do dnia dzisiejszego, czyli te ostatnie 11 lat wszystkie programy, wszystkie nagrania są zdokumentowane. No i teraz powracam na chwileczkę do mojej prezentacji, dlatego że tutaj macie Państwo skład obecny, czyli zaczynaliśmy od takiego składu w zasadzie dwóch osób zatrudnionych na początku, czyli Józef Patkowski i Edward Kulka. Ja byłem zatrudniony w 1975 roku jako asystent profesora Patkowskiego. W tej chwili ten zespół wygląda tak. Doktor Marcin Pączkowski przebywa od 2 lat w Stanach, ale dalej jest z nami związany. Uczestniczy we wszystkich konferencjach, uczestniczy również w festiwalach. Tutaj w największym uproszczeniu, tak wolałem sobie zostawić pustą stronę, pokazuję też tematy, które są nam bliskie od wielu lat, a więc to, co nie jest typowe dla studia muzyki elektroakustycznej, to są fale mózgowe, wideomapping, interakcja, projekty sieciowe i jeszcze tych kropeczek tu powinno być więcej. No i teraz na sam koniec bardzo ważne, w 2005 roku podjąłem się kolejnej próby stworzenia Polskiej Federacji Międzynarodowej Organizacji pod nazwą ISEM z siedzibą w Bursz. I w 2005 roku udało mi się stworzyć Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej. To była namowa Eli Sikory. Józefowi Patkowskiemu się nie udało, ale między innymi też z powodów politycznych wtedy i tam były bardzo poważne problemy, żeby to wystartować troszeczkę wcześniej. Od tych 11 lat, a właściwie w maju tego roku będzie 12 lat, istnieje Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej, które ma swoją stronę, jedną z najbrzydszych stron świata, ale mnie ona się podoba, bo ona jest, od razu widać, że jeżeli ktoś czegoś szuka, jakiejś informacji, to tutaj znajdzie, bo tych linków jest tutaj bardzo dużo, prawda? Rozumiecie Państwo? Tu są informacje, tu są zdjęcia, Marek Zwyżykowski, Ela Sikora, Krzysztof Knittel, Françoise Barrière, która była inicjatorką razem z swoim mężem Christianem Clozierem tej międzynarodowej właśnie konfederacji. Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej działa już właśnie od 12 lat. Kolejny raz zmienia się zarząd. Obecnie w zarządzie jest Lidia Zielińska, Dariusz Mazurowski i Edward Sielicki. No i druga instytucja, z którą ja jestem też bardzo mocno związany, to jest właśnie to SIME, czyli Confédération Internationale de Musique Électroacoustique w Bursz. Tam był wielki instytut, jak Państwo wiecie, JRM, IRCAM, GRAME w Lyonie oraz IMEP w Bursz. To centrum zostało zamknięte, ale udało się jedną strukturę ocalić, a mianowicie tą właśnie Międzynarodową Konfederację, bo Francuzi byli bliscy, żeby ją zamknąć. Tak, ja wtedy bardzo ostro walczyłem, żeby ona została przy życiu i tak naprawdę w tej chwili ta konfederacja czuje się bardzo dobrze. Wyrzuciliśmy trochę krajów w zeszłym roku, przyjęliśmy bardzo dużo nowych, jest świeża krew, włącznie z Iranem. Udało nam się nawet Iran, a głównie dlatego, że Martyna Kosecka poślubiła Irańczyka, mieszka w Teheranie i działa mocno zarówno pod ziemią, jak i nad ziemią i radzi sobie świetnie. Także tutaj, jak Państwo wejdziecie na stronę, która może wygląda troszeczkę ciekawiej, a mianowicie tej Międzynarodowej Konfederacji, to macie Państwo informacje przede wszystkim o następnym konkursie i to jest nasza inicjatywa, żeby słynny konkurs w Bursz reaktywować. I reaktywujemy. Odbyła się reaktywacja, deadline, macie Państwo czas, deadline jest 28 maja, zgłaszanie kompozycji. Wystartowaliśmy teraz w lutym, czyli tutaj konkurs, ogólnopolski konkurs Józefa Patkowskiego, równocześnie SIME, które tak się składa, że ja prowadzę od 2011 roku, wystartowało z taką inicjatywą, jaką jest konkurs muzyki elektroakustycznej. Nasz konkurs nie jest zawężony materiałowo, tak jak konkurs pomysłu Magdy Długosz, natomiast macie Państwo tutaj wszystkie, jak to naciśniemy, to powinny się wszystkie informacje dotyczące nawet składu jury, tutaj mamy międzynarodowy skład jury. Nagrody są jedna
główna nagroda, ewentualnie do podziału na dwa, oraz nagrody stażowe. A ponieważ te staże można odbyć w Pekinie, w Morelii, w Meksyku, na całym świecie, więc ona jest bardzo wymierna, bo jest atrakcyjna. Więc kasy nie ma jako takiej, natomiast jest bardzo dużo innych atrakcji związanych. W ten sposób się udaje w dzisiejszych czasach wystartować coś, co nie potrzebuje dużego nakładu środków. W ten sposób ta konfederacja zresztą padła, bo oni postawili, Sarkoziemu postawili warunek, że jeżeli mają rzeczywiście obciętą dotację, to nie są w stanie dłużej walczyć i prosili o przyznanie jednak pełnej dotacji, nie dostali, zamknęli. I tyle. No więc wracam jeszcze raz do mojej prezentacji i tutaj ja Państwa zapraszam na spotkania kolektywu Group Lab co środę. Jeżeli ktoś ma zamiar, to ja mam dwa miejsca w samochodzie wolne. O godzinie 20 co środę i co miesiąc koncerty 13, także macie Państwo od razu listę koncertów, które już mają swoje daty, są już ustalone, to jest ta lista tutaj. Bukie Sztuki, ale również Centrum Solwaj, ale również Akademia Muzyczna, także w różnych miejscach wędrujemy jak latający Holender po całym Krakowie i to jest też bardzo ważna koncepcja, że to główne miejsce jest, natomiast my się ze swoją aktywnością pojawiamy w bardzo dużej ilości innych miejsc. No i to jest tyle, co miałem do Państwa na dzisiaj. Bardzo dziękuję za cierpliwość i zapraszam na stronę, bo tam jest cała, wszystkie brakujące informacje, jakieś błędy, to tam raczej są poprawne informacje, jeżeli się do mojej prezentacji wkradły jakieś błędy dotyczące dat czy innych rzeczy. Jest pewna umowność tutaj. Ja generalnie mam jakby problem z... I to jest właściwie misja zarówno Polskiego Stowarzyszenia, jak i Międzynarodowej Konfederacji, żeby utrzymywać wszystkie te działania w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszym porządku. I nie mówię tutaj o Second Life, tylko mówię o tej obecności, rzeczywistej obecności tego wszystkiego, co robiliśmy do tej pory. Także cały czas wracamy. I my na przykład rocznicę 39-lecia obchodziliśmy w zeszłym roku, bo niekoniecznie te okrągłe daty muszą być jedynymi datami. Ale w momencie, kiedy też wprowadzamy się w taką cykliczną pracę, chociażby koncertową, chociażby spotkań właśnie na przykład nieformalnych, poza uczelnią, to wiem, że uzyskujemy pewną sprawność i również maksymalną elastyczność, a ona w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, nieodzowna. Więc tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Te płyty pochodzą z Audiomatu, to jest też taka bardzo ciekawa inicjatywa. Wydajemy płyty w krótkich seriach, po 5 zł stoi maszyna wendingowa w Cafe Bunkier w Krakowie. Zamiast wydawać po 500 czy 1000 sztuk, wydajemy po 10. I wydaliśmy ich 120 w związku z tym. 5 zł się wrzuca na dole? Wrzuca się do maszyny 5 zł i wyskakuje taka płyta. Wyskakuje płyta. To jest jedna z fantastycznych. Więc tak, tą płytę na pewno mogę zostawić. Tą mam w jednym egzemplarzu, to mam właściwie w tej chwili. Myślę, że tu uczelni może warto zostawić. A, zostawiam wszystkie. Wydrukuję sobie jeszcze raz. No. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Oj, przepraszam. No to znaczy, że dyskusja, ale niestety bez mojego udziału. Chyba, że chcecie, będziemy wydzwaniać. Albo włączę sobie Skype'a, proszę Państwa. Tak, i będziesz prowadził jednocześnie. No.